Dzięki możliwościom technologicznym istnieje szansa zaimplementowania dodatkowych funkcji, które z punktu widzenia społeczeństwa są bardzo istotne. Przykładem takich funkcji, o których będzie dzisiaj mowa, właśnie to są systemy RSO, czyli te systemy ratownicze, ewentualnie telewizja hybrydowa, czy właśnie TVP Stream, czyli tak zwana telewizja IP, czy telewizja ten dostęp szerokopasmowy. Dodatkowo troszeczkę będzie na temat jeszcze przyszłości telewizji, a więc możliwości wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych w celu zaoferowania widzowi dodatkowej jakości, dodatkowych funkcji właśnie tej telewizji. Z punktu widzenia regionu możliwości, jakie daje w tej chwili technologia, pozwalają jak gdyby szukać telewizji nowych odbiorców i dzięki temu jak gdyby świadczyć tutaj te usługi, czy szerzyć tą wiedzę wśród społeczeństwa. Wydaje mi się, że bardzo istotnym zagadnieniem jest również wiarygodność informacji. W dzisiejszym świecie, otoczonym przez internet głównie, ilość informacji jest ogromna. Pojawia się pytanie co do właśnie wiarygodności tej informacji i tutaj wydaje się, że rola telewizji jest również bardzo ważna, ponieważ jako autor tej informacji gwarantuje tutaj jej wiarygodność i poprawność.